Będziesz żyć tak długo, jak długo będę to tolerować. Oto jesteś. Martwiłam się już, że będę musiała ukarać walen, za to, że nie dostarczyła wiadomości. Jestem body i gorąco cię pozdrawiam. Oto jesteś. To dobrze. Już chciałam ukarać walen. Zresztą może i tak to zrobię. Będzie wiedziała, że to dla mnie ważne. A teraz spójrzmy na ciebie. Eww. Nie najlepiej. To nie potrwa długo. Przygotuj się na sen wieczny! To jest Twój środek transportu. Mam nadzieję, że postarasz się dogadać z załogą. Czasem może to być trudne, ale docenię Twój wysiłek. Ani trochę, Saemonie. Choć czasem bywasz nieco trudny, nie chciałam Cię obrazić. Pewnie zastanawiasz się, czemu spotykamy się akurat tutaj. Powodów jest wiele, a większością nie musisz się przejmować. Przede wszystkim przedstawię się. Jestem Body. Zaprosiłam Cię tutaj, gdyż w tym miejscu nikt nas nie podsłucha, więc będę mogła przedstawić Ci korzyści płynące z pracy dla mnie. Chodź za mną, ale idź dokładnie po moich śladach. Jeśli uczynisz inaczej, pożałujesz. To jest wejście do kryjówki. O, przepraszam, wybiegłam myślą naprzód. Najpierw wyjaśnię, co zamierzam. Jako osoba zatrudniona, będziesz wykonywać zlecenia. Bez wątpienia zdarzyło ci się spytać o zamiary twego pracodawcy, jeśli nie, to powinno. Pracujesz dla złodziei cienia, wierząc, iż pomogą ci odnaleźć twą zaginioną towarzyszkę i Tak, to naprawdę są złodzieje cienia. I rzeczywiście są takimi potworami, jak pewnie ci mówiono. Proponuję ci inne wyjście. Pomogę ci odnaleźć twą przyjaciółkę za... o 15 tysięcy sztuk złota to sporo mniej niż zażądali złodzieje cienia, i przypadkiem dokładnie tyle, ile posiadasz. Słuszna decyzja, dobrze. To miejsce stoi przed tobą otworem. To bezpieczna kryjówka, a na dole znajdziesz moich przyjaciół, z którymi możesz handlować. 15 tysięcy sztuk złota, wezmę od razu, to sprawa drugorzędna, ale taką mamy umowę. A teraz przejdę do moich zleceń. Najpierw zrobimy trochę zamieszania. Na początek zajmiesz się konfiskatą zapasów przewożonych łodzią. Nie każ mi żałować, że się z tobą zadałam. Widzę, że udało ci się wrócić. A, po twojej minie widzę, że zadanie zostało wykonane. Doskonale. Wiesz, co masz robić, więc czemu zwlekasz? Dobra robota. Rozumiem, że w Twoim zachowaniu nie było ani krzty litości. – Podobało Ci się to zadanie? Tak, bez wątpienia, tak. Dobra robota. To utrudni życie złodziejom cienia. Jesteś z powrotem. Już tutaj? Wróć dopiero, gdy zabijesz arana Linwajla. Dając złoto złodziejom cienia, udało ci się głupio zaprzepaścić szansę na naszą współpracę. Jeszcze się spotkamy. Ach, już jesteś. Rozumiem, że polowanie było udane. Takie łowy dają satysfakcję. Szkoda, że sama ich nie widziałam. Udało ci się spełnić moje warunki. Wykonać zlecone przeze mnie zadania oraz udowodnić swą przydatność dla mnie i moich celów. Być może spytasz teraz, jakie to cele. Powiem ci. Zaszkodzenie złodziejom cienia było jedynie usunięciem bolesnej drzazgi, miłym skutkiem ubocznym sprawdzenia Twoich możliwości. Było to bez wątpienia przydatne, ale w sumie. Nieistotne. Poszukujesz i Moen, swojej zaginionej towarzyszki, a także Irenikusa, który może dać ci moc. Mogę podać ci miejsce ich pobytu oraz zapewnić środki dotarcia tam. Hmm, miałam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale widzę, że jesteś osobą bardzo zdecydowaną. Cóż, to faktycznie było pouczające. Widziałam już dość i skończyłam z tobą. Przynajmniej na razie. Stajesz się godnym uznania robakiem, takim, którego trudno zignorować. I tak kończy się Twoje życie. Szkoda, pociągają mnie tak elastyczne osoby. Chodź tu, myszko, zbliża się koniec polowania. Wiem, że jestem wcześniej, ale musiałam zobaczyć, jak odchodzisz. Było zabawnie, ale gra skończona. Niech ten ostatni raz nasze drogi skrzyżują się w walce. Co to ma znaczyć? Istota z czystej śmierci i najmroczniejszego cienia. Dziecie Bala, co się z tobą stało? Odejdź. Irenikus musi się o tym dowiedzieć. Będziemy cię z daleka obserwować, więc tu się to zakończy. Witaj. Odnalezienie mnie dowodzi twojej zaradności. Nawet mimo tego że się nie kryłam. Twoja rola kończy się tutaj. Będę karmić się krwią bogów, zaś ty zginiesz, nie uzyskawszy odpowiedzi. Nie! Nie! Moje! To życie jest moje! Jak sobie życzysz, bracie? To wszystko wina, Ireniku. Co? Tak, tak wielu zginęło. Tak wielu. Drzewo życia. Trzeba je ratować. Jest ważniejsze niż my. Really fine, really fejn. Ocal, nas błagam! Kobita na morzu musi być twardsza niż chłop. Nie patrzaj tak na mnie, bo ci krwi spuszcza. Grok, grok i kąpiel. Tak. Śmierdzę rybą? Wynosi się! Co to znaczy? Nie bądź głupi! Co robisz? Rozumu nie masz? Brawo! Brawo! Zakłócailiście nas wszystkich! Ty widziałaś mojego męża? Wiem, że tu się gdzieś ukrywa! Romar! Romar! Ty mnie tu nie czaruj! W tej chwili idziesz ze mną do domu! Podobasz mi się. Witaj. Dlaczego zakłócasz moją medytację? Może bogowie cię potrzebują. Złóż ofiarę bogom albo zginiesz jak robak. Twoja śmierć będzie powolna i bolesna!